my zdawaliśmy sobie sprawę, w jakim momencie się znaleźliśmy i na pewno ostatnie spotkania kosztowały nas dużo zdrowia, również i dużo takiego zdrowia mentalnego, bo już mecz z Rakowem ewolucjonalnie naprawdę był na wysokim poziomie, a niestety odpadliśmy z pucharu po bardzo wyrównanym meczu i przyjechaliśmy tutaj na ciężki teren, nie ma co ukrywać i my wiedzieliśmy, że to będzie po prostu trudne spotkanie i uczulaliśmy się, że musimy po prostu zagrać znowu z 200% zaangażowaniem i liczyliśmy, sam powiedziałem chłopakom przed meczem, że zobaczycie, jak tak zagramy, to gdzieś Bozia nam odda i w końcu zabierzemy ten komplet punktów do domu i warto było dzisiaj pracować. Tak jak sobie powiedzieliśmy, no nie zawsze to wszystko się tak ułoży, jak człowiek sobie powie, ale dzisiaj właśnie tak się stało. No mega się cieszymy, że zakończyliśmy kompletem punktów. Reasumując, ta sytuacja w tabeli nie jest wcale zła. Najważniejsze, że wygraliśmy, że pozytywnie, każdy uda się teraz na urlop. Na pewno po powrocie przyjdzie czas na ciężką robotę i my wierzymy, że w dobrej dyspozycji wejdziemy w kolejną rundę i będziemy się liczyć w walce o wysokie cele. Ten gwóźdź dzisiaj ten gol, który przypieczętował to zwycięstwo, można powiedzieć gwóźdź, bo strzał z dystansu bardzo ładny i silny. Dodatkowo Cieszynka to jak takie wyzwolenie, można powiedzieć, po tych ostatnich jakichś tam naszych niepowodzeniach? No dla mnie niesamowite uczucie. Jeden wątek był taki, że gdzieś Kamil wziął karnego. Ja już mu na boisku mówiłem, że trochę jestem na niego zły, bo ja chciałem go strzelać, ale okej. Kamil wziął na siebie, dla niego też mega ważna bramka. Jedzie na mundial, cała drużyna się z tego cieszy, bo to jest i nagroda dla nas, że Kamil jest wyróżniony od nas. On dzisiaj powiedział, że bez nas też by tego nie było. Także my za niego mega trzymamy kciuki, jak i za całą naszą reprezentację. Także ten gol też mu się na pewno przyda. A widocznie tak miał być, że ten karny strzelał on, bo później mi życie oddało i strzeliłem bramkę z dystansu. Zawsze sobie tak marzyłem, wiadomo, gdzieś człowiek marzył, żeby to strzelić gdzieś na jeszcze wyższym szczeblu, typu Liga Mistrzów i strzelić z dystansu i po prostu ściągnąć koszulkę. I dzisiaj mi się to udało, także gdzieś jakieś swoje malutkie marzenie odhaczyłem i jestem po prostu szczęśliwy. Tą chwilę przed tym strzałem chyba Kamil krzyczał, strzelaj, nie? No właśnie, podszedł do mnie teraz po meczu i mówi, że słyszałeś, jak ci krzyczałem, strzelaj. No wiele chłopaków krzyczy, z Radomia też krzyczało, żeby blokowali. Trzeba podjąć decyzję, gdzieś ostatnio te strzały z dystansu podejmuję w dobrym timingu i dobrze po prostu ta piłka idzie, więc no trzeba z tego korzystać.